niemal 25 lat temu Grupa Orlen utworzyła Centrum Edukacji, które stało się organem prowadzącym dla zespołu szkół imienia Ignacego Łukasiewicza, w którym kształcą się przyszli specjaliści przemysłu rafineryjnego, chemicznego, zarówno specjaliści średniego szczebla, jak i ci, którzy później kontynuują naukę w uczelniach wyższych. Od 24 lat dbamy o rozwój tej szkoły, o jak najlepsze warunki dla uczniów i cieszę się, że dziś mam okazję uczestniczyć w oddaniu nowoczesnego obiektu sportowego, który będzie uczniom zespołu szkół służył. Myślę, że będzie też służył innym młodym osobom z Płocka, które gościnnie będą tutaj trenować. Jak Państwo widzą, obiekt jest wysokiej klasy. To, czego nie widać, a warto dodać, jest też wyposażony w profesjonalny system odwadniania. Widać profesjonalną nawierzchnię, która również służy zdrowiu uczniów, dba o ich stawy w odróżnieniu od tych nawierzchni twardych. Nie są one nadwyrężane. Chciałbym serdecznie podziękować za to, że Orlen dostrzegł nasze potrzeby i stworzył od podstaw w miejscu starego boiska nowy wielofunkcyjny obiekt sportowy z bieżnią, z miejscem do skoków dal, z siłownią terenową czy z miejscem do pchnięcia kulą. Proszę o przekazanie od nas na ręce pana prezesa Daniela Obajtka naszych pozdrowień i podziękowań. Bez wątpienia boisko, na którym teraz stoimy, posłuży naszym uczniom przez wiele lat. Pozwoli im rozwijać swoje talenty, szkolić się do zawodów sportowych i do mistrzostw. Poprawi zdecydowanie komfort pracy nauczycieli wychowania fizycznego. Ponieważ jest to już kolejna inwestycja Orlenu w Zespole Szkół Centrum Edukacji, możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Orlen jest dobrym sąsiadem i jest blisko nas, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Tutaj pan dyrektor przed chwilą wychwalił Orlen, jeżeli chodzi o współpracę szkoły z firmą. Jak Orlen zareagował na propozycję wyremontowania tych boisk? Bez wahania odpowiedzieliśmy pozytywnie. Centrum Edukacji Grupy Orlen, które prowadzi Zespół Szkół imienia Ignacego Łukasiewicza, to jest kluczowy element zapewnienia przyszłości zakładów produkcyjnych w Płocku, dlatego że znaczna część pracowników, którzy przyjmowani są do pracy w zakładach produkcyjnych w Płocku, to właśnie absolwenci tej szkoły. Więc można powiedzieć, że z jednej strony dbamy o zdrowie i zrównoważony rozwój naszych przyszłych pracowników, ale z drugiej też odpowiadamy na zobowiązanie Grupy Orlen wobec mieszkańców Płocka szerzej. Czujemy się szczególnie odpowiedzialni za zdrowie mieszkańców Płocka, za ofertę nie tylko kulturalną, ale również sportową miasta, więc to czysta przyjemność móc dzisiaj patrzeć na twarze roześmiane uczniów, którzy korzystają z nowoczesnego kompleksu sportowego, kompleksu wielofunkcyjnego, który pozwala na uprawianie sportów zarówno zespołowych, jak i indywidualnych. Mówię tutaj o siłowni plenerowej, o bieżni, o obiekcie do rzutu kulą czy skoczni w dal. Mamy nadzieję, że tak szeroka oferta potencjalnych sportów, które można tutaj uprawiać, zachęci większą grupę młodzieży do aktywności sportowej, zachęci do tego, żeby nie korzystać ze zwolnień z wychowania fizycznego, które stanowią narastający problem w polskich szkołach, a jednocześnie traktujemy to jako element inwestowania w Zespół Szkół imienia Ignacego Łukasiewicza, który jest pod szczególną opieką Grupy Orlen i ma bardzo długą tradycję, bo jak pamięta część mieszkańców Płocka, Zespół Szkół powstał równolegle do budowy rafinerii, był jeszcze od lat 60. pod opieką Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych, więc też kontynuujemy tradycję opieki Grupy Orlen
nad szkolnictwem zawodowym i technicznym w Płocku. Jak doszło w ogóle do remontu tego zespołu sportowego? Panie Agnieszko, naszym organem prowadzącym jest spółka Centrum Edukacji z Grupy Orlen i te relacje układają się między organem prowadzącym a szkołą bardzo dobrze. Staramy się zgłaszać problemy, które doskwierają szkole w jej bieżącym funkcjonowaniu do organu prowadzącego i tu rzeczywiście organ prowadzący wspiera nas za praktycznie zawsze. I tym razem też tak nastąpiło. Sprawa została, ponieważ to przekroczyło możliwości finansowe naszego organu prowadzącego, została przekazana do Orlenu i tam w bardzo krótkim czasie uzyskaliśmy aprobatę dla tego pomysłu. Od wielu, wielu lat, w zasadzie od 1962 roku, kiedy jeszcze byliśmy szkołą przyzakładową, wtedy Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne, teraz Orlen S.A. wspierają tą szkołę zawsze, kiedy tylko potrzebujemy pomocy. I tak było również tym razem. Potrzebowaliśmy tego obiektu, bo stary asfaltowy był zużyty, nie nadawał się do bieżącego funkcjonowania i rzeczywiście Orlen tu przyszedł z pomocą, ze wsparciem i mamy piękny obiekt w krótkim czasie. Jak uczniowie zareagowali na tak fajny obiekt, nowoczesny wreszcie, można powiedzieć? Uczniowie są bardzo zadowoleni. Jak widać, dzisiaj odbyło się pierwsze wejście na murawę, na siłownię. Widać uśmiechy na twarzach, no są zadowoleni. Kontrast, czyli między tym, co było wcześniej, a to, co jest teraz, zwłaszcza starsze klasy, bo pierwszaki nie widzieli tego, natomiast starsze klasy widziały obiekt przed wakacjami, widzą go teraz, no to jest przepaść, tak? Ten standard, który mamy teraz, to jest standard naprawdę europejski, na bardzo wysokim poziomie. Także są bardzo zadowoleni, że mogą uczyć się, ćwiczyć, trenować na takim obiekcie. Powiedział pan podczas tego krótkiego briefingu prasowego, że remont potrwał tylko 5 miesięcy. Jak udało się to osiągnąć? Firma, która wykonywała, dysponowała bardzo dużym zapleczem, jeżeli chodzi o siłę roboczą i rzeczywiście duża ilość osób w krótkim czasie wykonała to. Pracowali od godziny 8 do godziny 17, w zasadzie 6 dni w tygodniu. No i to przyniosło efekty.